Okej. Okay. Dostałem! Tak! Tak! Jest! Stary! No! Jest! Mówiłem! Yes! Mówiłem! Yes! Mówiłem! Yes! Mówiłem! Zanim przejdziemy do dzisiejszego bardzo ciekawego filmu, w którym razem z Josiem udało nam się trafić aż dwóch nowych zadymiarzy, to sprawdźcie koniecznie, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj, widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara. Jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary, bo do końca maja, przypomnę, lecimy po 200 tysięcy subskrypcji. A jeśli lubicie Brawl Stars i chcielibyście wziąć udział w konkursie na 4000 gemów, to koniecznie zerknijcie do opisu i kliknijcie w link, który jest tam podany. Wystarczy, że wykonacie zadania, które polegają na zaobserwowaniu naszych profili na Instagramie i za ich wykonanie otrzymacie szansę na wygraną. Im więcej zadań zrobicie, tym większą szansę będziecie mieli. Do wygrany przypominam 4000 gemów łącznie, także zerknijcie koniecznie do opisu, a póki co przechodzimy do dzisiejszego filmu. To teraz już oficjalnie, siemanko, z tej strony Seatrox i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. W dzisiejszym odcinku razem z Yoshi Hito Mayoshi, do którego za chwilę przyjdziemy, będziemy, moi drodzy, polowali na nowego brawlera. Zrobimy sobie mały challenge, który będzie polegał na tym, że osoba, która jako pierwsza trafi nowego zadymiarza ze skrzynki, wygrywa i z racji tego, że wygrała, dostanie od przegranego dodatkowo nowego skina. Zobaczymy, kto z nas jako pierwszy trafi nowego zadymiarza. Zobaczymy, jaka będzie to postać. Warto postawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał i walnąć obok dzwoneczek. I po trzecie, na dole pod tym filmem napisać byle jaki komentarz. Okej, moi drodzy, witamy was razem z Yoshim. Siemanko, Yoshi. Witam serdecznie, cześć, cześć. Witamy was już w grze. Jak widzicie, jesteśmy razem w party, ale zanim przejdziemy do gry, bo w dzisiejszym odcinku mam nadzieję trochę pogramy, to zrobimy coś, co wydaje mi się, Yoshi, będzie chyba trochę ciekawsze, co? Tak, też mi się tak wydaje. Mianowicie, a w sumie może ty wytłumacz, bo to jest twój. Tak, ja wytłumaczę. Słuchajcie, jak widzicie, w lewym dolnym rogu mam prawie że 90 skrzynek. Mam 84 zwykłe Brawl Boxy, do tego 5 Big Boxów. Yoshi, jak tam u ciebie to wygląda? No, generalnie u mnie możemy zauważyć, no, lekko ponad 40 skrzynek, ale to nie ma problemu. Najwyżej dokupimy Mega Boxa, więc oglądajcie odcinek, bo może być bardzo ciekawie. Może być ciekawie, bo słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy na zmianę polowali na jakąś nową postać. I poza tym, że osoba, która dropnie postać, wygrywa odcinek, to wygrywa ona również od przeciwnika nowego skina. Yoshi, jeśli tobie uda się trafić nową postać w dzisiejszym odcinku, to nie dość, że będziesz miał nową postać, to jeszcze ja kupię tobie jakiegoś skina, którego sam sobie wybierzesz. No a jeśli to mi uda się wygrać, to właśnie to może iść też w drugą stronę i tego się boję. Dokładnie, to wtedy może iść to w drugą stronę, czyli nie dość, że ja będę miał nową postać, to jeszcze Yoshi zasponsoruje mi jakiegoś skina. Ja już wiem, jakiego skina wybiorę. Yoshi, też myślałeś już nad tym, czy nie? Tak, tak, ja już też wiem i mam, mam taką prośbę do widzów, mianowicie piszcie w komentarzu koniecznie w tym momencie, jak uważacie, kto według was dzisiaj zgarnie pierwszą postać oraz skina od drugiej osoby, więc dokładnie. Albo, w ogóle, albo Team Seatrox, albo Team Yoshi. O. Tak jest, dobra, to co, Yoshi, może żeby zbytnio tego nie przedłużać, zaczynamy dzisiejszy opening. Będziemy otwierali skrzynki na zmianę, tak. Raz Yoshi, raz ja. Wybieramy sami, jaką skrzynkę chcemy otworzyć, no i liczy się tylko wygrana, czyli wygrywa osoba, która jako pierwsza coś z tej skrzynki dropnie. Mam na myśli oczywiście nową postać. W tym momencie otwieram pierwszą skrzyneczkę. No i słuchajcie, moi drodzy, dostaliśmy tak, oczywiście monety standardowo, dostaliśmy Pam, dostaliśmy Dojina i w sumie to była pierwsza skrzynka, mega słaba zresztą. Okej, moi drodzy, uwaga, pierwszy Brawl Box w dzisiejszym odcinku i niestety nowej postaci nie ma, są monety, punkty do Gina oraz punkty do Spike'a. Okej, w takim razie ja, kolejna skrzyneczka i dodaję oczywiście monety, Karl, po co i tyle. Drugi Brawl Box, mam nadzieję, że szczęśliwy, otwieramy i... no niestety, nie ma nowej postaci, są monety, punkty do Spike'a oraz punkty do Rico. Okej, w takim razie ja mam monety, ja mam Piper, mam po co i tyle. Kolejny Brawl Box, trzeci już chyba w moim wykonaniu. Uwaga, naciskamy, otwieramy, no niestety, monety, punkty do Barley'a oraz do Nity. Dobra, w takim razie ja mam... o, jakiś... dobra, dostałem tak, dostałem kupony, dostałem do Dynamike'a punkty i do Karla i tyle. Uwaga, otwieram kolejną czwartą skrzynkę, a w niej, jak zwykle, monety, punkty do Rico po raz kolejny dzisiaj oraz punkty do Piperki. Okej, w takim razie ja kolejną skrzyneczkę sobie otwieram i tutaj mamy monetki, mamy do Bulla, mamy do Nity i tyle, nie ma postaci. I nie ma nowej postaci, dobra, uwaga, lecimy dalej, piąta skrzynka w moim wykonaniu, otwieramy 21 monet, do Broka 8 punkcików, do Daryla 10 i 5 gemów, o, fajnie. O, ładnie, a słuchaj, ja mogę Big Boxa sobie otworzyć? Jasne, stary, otwieraj co chcesz, nie ma to, wiesz, to tylko zależy od ciebie. Otwieraj wszystkie skrzynki, jakie masz w dowolnej kolejności. Najważniejsze jest to, żebyś trafił nową postać, nie? Okej, no to w takim razie otworzyłem Big Boxa, mamy monety tutaj do Barley'a, tutaj do... Jezu, do Shelly i do Franka, no więc... Dobra, to wiesz co, ja pójdę za twoim śladem i też otworzę Big Boxa. Mam tych Big Boxów 5, także mogę w tym momencie jednego otworzyć. Uwaga, otwieramy! No i 82 monety, do Shelly 23 punkty, do Daryla
30 i token Doubler. Super, bardzo lubię. Ojeju, powiem ci, że tak. Ja dostałem Gemę, ja dostałem do Piper, dostałem do Pula i dostałem do Mortisa. No i okay. Tyle. Dobra, to ja otwieram kolejnego Brawl Boxa zwykłego. Monety, El Primo oraz Colt. Niestety bez nowej postaci. Okej. Okay. O, rozy dostałem! Tak, nie! Kupujesz mi skina! Nie! Kupujesz mi skina! Nie! Kupujesz mi nie! Skina! Nie! Widzisz? Kupujesz mi skina! Tak! To! Nie! To! Dobra. Widzisz? No niestety widzowie, ale mimo tego, że Yoshi wygrał już dzisiejszy odcinek, mimo tego, że zaraz kupię mu skina i zaraz będziemy, słuchajcie, grali wspólnie jego nową postacią, to ja mimo wszystko otworzę jeszcze skrzynki, bo chciałbym w dzisiejszym odcinku trafić co najmniej Rose. Ja bez Rose po prostu już nie mogę przeżyć. Denerwuję się, jak widzę, że każdy już ma Rose, a ja jeszcze póki co jej nie mam, więc będę teraz otwierał skrzynki, a tak długo, aż w końcu uda mi się jakąś nową postać trafić. Mam nadzieję, że będzie to na przykład Leon, ale tak jak mówię, będę polował na Rose. No i zobaczymy, Yoshi, czy mi się uda. Mam nadzieję, że zaraz też dam radę. Okej, słuchajcie, otworzyłem już mnóstwo Brawl Boxów. Zostało mi ich teraz tylko 40, plus to, co mam tutaj w Alei Pucharów. Ale otworzę może teraz Big Boxa. Zobaczymy, może z Big Boxa się uda. Uwaga, otwieramy. Mamy monety, mamy punkty do Kolcika, mamy punkty do Dynamike'a, mamy punkty do Bulla. Mamy bilet na wydarzenie, ale znowu nie mamy postaci. Okej, słuchajcie, zostało 29 skrzynek. Dalej nic mi tutaj nie dropnęło. Stary, ja cię teraz... zbafuję cię teraz. Teraz, dobra, teraz się uda, teraz się uda. Dawaj, słuchajcie, dawaj, stary, weź mnie, słuchajcie, zbafuj. Robimy przelew, uwaga, moi drodzy. Robimy przelew, moi drodzy. I słuchajcie, otwieramy mega boxa, tak jak obiecywałem. Specjalnie dla Citroxa, żeby go zbufować. Słuchajcie, otwieramy i mamy tak monety. Mamy punkty do El Primo, mamy punkty do Rose, mamy punkty do Karla, mamy punkty do Broka. Punkty do Rose, jak to brzmi fajnie, też no, bym tak chciał. Mamy po co, mamy tikety i mamy klejnoty. Teraz, dobra, buff na teraz... ciebie przychodzi. Okej, okay, uwaga, ja już mam Big Boxa klikniętego, teraz muszę tylko stuknąć, żeby go otworzyć. Uwaga, otwieramy 82 monety, punkty do Shelki, punkty do Daryla. Jest! Stary! No! Yes! Mówiłem! Yes! Mówiłem! Yes! Mówiłem! Yes! Mówiłem! Mamy to, słuchajcie, ja pierdzielę! Mówiłem! Nie wierzę! Słuchajcie, Yoshi, co wam, to co wcześniej mówiłem, twoje buffy są najlepsze. Gdybyście otwierali kiedyś skrzynki, to zatrudnijcie Yoshiego, żeby tam was, wiecie, trochę zbuffował przed tym, żeby coś nowego wam wypadło. Mamy, słuchajcie, nową postać w dzisiejszym odcinku, tak, którą jest w końcu Rosa. W końcu ją mamy, w końcu się trafiło, jest to mój czwarty rzadki zadymiarz. No i co, Yoshi, chyba czas te Rosy przetestować, co? To teraz tak, z racji tego, że Yoshi wygrał, słuchajcie, dzisiejszy odcinek, no to Yoshi, musisz wybrać sobie jeszcze skina. Zanim zaczniemy jeszcze grać, zanim przetestujemy Rose, to ojej, musisz wybrać sobie jeszcze jakiegoś nowego skinka. Letnia no Jessie. Letnia Jessie. Letnia? Uuu. Letnia tak szybko, czekaj, muszę zobaczyć, jak to wygląda. Letnia Jessie, tu mamy Jessie, smoczy rycerz Jessie. Letnia Jessie, aha, czyli skin za 80 gemów. Mhm. Całkiem spoko, ja tego skina sam nie mam. No dobra, Yoshi, to teraz robimy tutaj szybką płatność w tle i zaraz skin będzie na twoim koncie. Okej. Okay, proszę bardzo, jest już letnia Jessie. Yoshi, jak tam letnia Jessie? No powiem ci, że mój taki skin, który chciałem już mieć od początku tak naprawdę. Okej, okay, okej, okay, spoko. To teraz tak, Yoshi, z racji tego, że ty trafiłeś pierwszą Rose, to wybierz może Rose na początek. Ja zagram tutaj kimś innym, potem ja wybiorę Rose, no i w dzisiejszym odcinku wspólnie, o Jezu, jak ta postać fajnie wygląda, wspólnie je przetestujemy. Okej, okay, jesteśmy już na mapie. Yoshi, ty nie wiesz, jak grać Rose, co? Bo to pierwszy no, twoje ten. No powiem ci tak, dostawałem bęcki od Rose, więc mniej więcej coś tam mogę wiedzieć. Dobra, spoko. To jest całkiem spoko mapa, wydaje mi się, na Rose, także nie powinno być, uwaga, bo z lewej górnej strony idzie do nas. No, chciałem cię przyratować, ale uważaj, ona... Nie, nie ma ulta, ładnie, dobra. Okay. Udało się. Przez to, że ty masz Rose, wiesz, na pierwszym rankingu, to ci gracze są dosyć słabi pewnie, także mamy szansę na zwycięstwo. Zobaczymy, czy się uda. Tam dwie Rose są po prawej stronie. Nie wiem, czy one mają sojusz, czy... Nie mam pojęcia, ale czy mój ultimate daje mi nieśmiertelność? Okej, słuchajcie, jestem, musiałem na chwilę odejść od tutaj telefonu, bo ktoś mi wchodził na chatę, więc to jest, wiesz, to wszystko. Gaz na chatę był robiony. Tak, na chatę wjazd był robiony. Mamy, słuchajcie, cztery drużyny jeszcze. Yoshi, ładnie tutaj dałeś radę sam. O kurde, Bull na 10. No, chyba nie dam rady ci pomóc, stary. Dawaj go, pięknie! Dobra. Elegancko. O Jezus Maria, co tam się dzieje? Tam Jessie u góry. Ja nie wiem, stary, za kogo mam się wziąć, także uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dobrze, żyjesz? Żyję. Pięknie, żyjesz. Żyjesz, żyjesz, dobra, się tam. 11 kryształków. Ja pinkole, stary, no to teraz są porobieni na bank już, mam nadzieję. Chociaż tutaj Bull się pojawił. Pięknie, Yoshi, ależ ta Rosa wymiata. Zwróćcie uwagę, co tutaj Yoshi z nimi robi. 12 tych, 12 power cubesów. Wielkie starcie. Dawaj, Yoshi, dawaj. Czekaj. Trzymam kciuki, uwaga, jest ulcik, dobra, Bull będzie twój.
Ból będzie twój, ból jest twój, super, ja już jestem na mapie, także teraz dawaj szybko Jesse, leci. O Jezu, dawaj, nie! Dawaj, 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 jest! Jest, mamy to, udało się. Łapa w górę, mordy, łapa w górę. Dobra, moi drodzy, to teraz czas na zmianę postaci. Yoshi wziął Gina, ja wziąłem Rose, w końcu moją upragnioną Rose, którą będę dzisiaj pewnie po nagraniu tego filmu męczył. Mamy starcie w trybie duo. Yoshi, plan jest taki, że ty będziesz przyciągał, tak? Tak, 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 tak. Plan jest taki, że ja ci będę po prostu przyciągał nasze kąski, a ty będziesz je zjadał. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na mapie, mamy od razu na dzień dobry skrzyneczkę, no i zobaczymy Yoshi, jak to wszystko wyjdzie. Ja muszę się przyznać, że Rose'ą już grałem, mimo tego, że tej postaci nie mam, bo Natalia, jak ta postać wyszła, kupiła Rose'ę na swoim koncie, u Natalii na telefonie, u mojej dziewczyny, już Rose'ą grałem. No ale zobaczymy, czy to mi coś da, czy w dzisiejszym odcinku da się wygrać. Sporo skrzynek, nie? Mamy tutaj. Tak, no właśnie bardzo dużo, stary, poszczęściło się na mega, ze względu na to, że ej, teraz cztery skrzynki będziemy mieć, znaczy cztery Power Cubes'y. Cztery Power Cubes'y mamy elegancko, dobra. Pięć drużyn jeszcze i nikt się jeszcze nie powybijał. Dobra. No i mamy ten nieszczęsny środek. Ja nie wiem, czy my tam powinniśmy wlatywać. No powiem ci, że Ultimate'a chociażbym załadował sobie i moglibyśmy... Okej, spoko. Dobra, tutaj obijam go. Ej, tu dobra, co jest w krzaku? Wieżyczka. A wieżyczka to jest. Bo kogokolwiek, super. Elegancko, no i porobione. Ekstra, mamy 6 Power Cubes'ów. No powiem ci, że mainowanie Blitzcranka w Lidze Legend się przydaje. Tak, dokładnie. Ale tam uwaga, bo u góry jest Jin też, wiesz? Chociaż ten Jin na pewno mnie nie będzie chciał przyciągnąć. Ewentualnie ciebie bym mógł. Dobra, tam leży, super. No i proszę super. Bardzo. Super, o Boże, ale... Dream Team. Tak, ona chce sojusz, chyba cię podjęła, no, Rose. Nie ma żadnego sojuszowania. Kończymy tą giereczkę, widzę. Tak jest, 10 Power Cubes'ów i jedyny możliwy scenariusz to zwycięstwo. Ja tutaj nie widzę żadnej innej opcji. Dobra, przyciągam kogoś. Albo i nie. Dobra. O fuck, stary! Czekaj, ja mam kurta, dobra. No co ja zrobiłem? Teraz. Czemu ja tyle biję? Co? Nie mam pojęcia, ale jesteś tak naładowany, że historia. Ja nawet nie wiem, czy zdążę tego dogonić. Ajajaj. Łapa w górę. Porobieni. Yoshi, póki co, to by było chyba tyle na ten odcinek. Wielkie, wielkie dzięki za to, że wpadłeś. Link do kanału Yoshiego macie oczywiście w opisie. Wyskoczył wam teraz również w karcie kanał Yoshiego, także koniecznie do niego wpadnijcie. Tak czy inaczej, moi drodzy, subskrybujcie kanał, strzelcie łapkę w górę, jeśli film wam się spodobał. I pamiętajcie, żeby walnąć dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o nowym filmie. A póki co, trzymajcie się, no i do zobaczenia. Bye, bye.